Ostatnia publiczna wymiana zdań Justyny Kowalczyk i Kacpra Tekieli. Wiele mówi o tym, jaką mieli więź. Zmarł mąż Justyny Kowalczyk, Kacper Tekieli. Pod jego ostatnim zdjęciem na Instagramie pojawił się komentarz żony. Alpinista na niego odpowiedział. Kacper Tekieli zginął w tragicznym wypadku w szwajcarskich Alpach. Przebywał tam w ostatnich dniach i zdobywał kolejne czterotysięczniki. Góry były ogromną pasją męża Justyny Kowalczyk, którą z nim dzieliła. Biegaczka narciarska i syn towarzyszyli mu w podróży. Kowalczyk pożegnała ukochanego w poruszającym poście na Instagramie. Był moim wszystkim, napisała pod wspólnym zdjęciem. Jeszcze dwa dni temu skomentowała jego wpis na profilu w mediach społecznościowych. Justyna Kowalczyk skomentowała post Kacpra Tekielego. Ich ostatnia rozmowa na Instagramie. Ostatnie zdjęcie na koncie Kacpra Tekielego na Instagramie pojawiło się 16 maja. Fotografia przedstawia plecak turystyczny na tle okna. Tuż za szybą widzimy śnieg przysłaniający widoki. Zdjęcie skomentowała Justyna Kowalczyk trzema emotikonami serca. Mąż odpowiedział jej w podobnym tonie. Teraz pod ich ostatnią publiczną wymianą zdań pojawiają się kondolencje od internautów. Wyrazy współczucia i dużo siły. Nie tak miało być, zdecydowanie za wcześnie. Justyno, płaczę razem z panią, musi jeszcze zaświecić słońce, nie może być inaczej. Wiele sił dla was, czytamy w komentarzach. Okoliczności śmierci Kacpra Tekielego. Kacper Tekieli zginął tragicznie w Alpach wskutek lawiny 17 maja. Mąż Justyny Kowalczyk miał 38 lat. Alpinista wspinał się na jeden z najbardziej znanych szczytów Alp szwajcarskich, Jungrau, mierzący aż 4158 mnpm. Warunki nie były najlepsze. Do tragedii miało dojść już po tym, jak zdobył górę. Tekieli znalazł się na desce śnieżnej i niekontrolowanie zaczął spadać z lawiną.